Dzień dobry, Rafał Węgrzewski, Rozmowa Niezależna. Naszym gościem jest Darek Maleo Malejonek, wokalista i lider zespołu Maleo Reggae Rockers. Witam serdecznie, dzień dobry. Witam. Będziemy rozmawiać o 20 urodzinach zespołu i podróży do Aleppo. Jak wspomina Pan początki zespołu Maleo Reggae Rockers? No to był, to już jest właśnie 20 lat, czyli to wygląda na to, że to był 97 rok, wtedy powstała pierwsza płyta. To było kiedy zespół Izrael zawiesił działalność, a cały czas jednak ta muzyka reggae gdzieś we mnie grała, więc postanowiłem założyć, przynajmniej zrobić taką płytę reggae, gdzie zaprosiłem swoich przyjaciół, tak jak świętej pamięci Stopę Piotra Żelewicza, tak, nieodżałowanego geniusza bębnów, Marcina Pospieszalskiego, Joszko Brodę i innych też muzyków, i powstała płyta Zazuzi, ale to jeszcze była płyta Maleo, ale ta płyta już była jakby początkiem koncertowym też, bo szybko ten skład się troszeczkę zmodyfikował, dlatego że nie wszyscy mogli grać, bo niektórzy byli bardzo zajęci, tak jak Marcin Pospieszalski czy właśnie Piotr Stopa Żelewicz, więc trochę skład się zmodyfikował. No i mniej więcej ten skład od 20 lat z małymi zmianami, no, zmienił się perkusista przez te lata, keyboardzista i to właściwie wszystko. A takie wewnętrzne przyczyny założenia zespołu? No to zawsze to jest jakiś taki imperatyw, po prostu miłość do muzyki. Ja bez tego nie mogę żyć po prostu i to jest coś takiego, że właśnie, ta muzyka gdzieś we mnie kipi i musi gdzieś to ujście znaleźć, nie? To w postaci właśnie piosenek, w postaci płyt, w postaci 20 prób. Lat to szmat czasu, prawda? No tak, tak, oczywiście. Czuje się Pan już spełniony muzycznie? Nigdy się nie czuję spełniony muzycznie, dlatego że cały czas muzyka mnie fascynuje nadal. Nadal czuję się jak dziecko trochę w tym świecie muzyki, bo cały czas odkrywam nowe rzeczy, cały czas odkrywam też nowe horyzonty, cały czas odkrywam swoje też jakby pewne bariery, pewne niedociągnięcia, które można pokonać i iść dalej, ale to też jest coś... Ale satysfakcja jest. Satysfakcja jest wielka, no bo tu nie chodzi o satysfakcję, tylko o jakby cały czas napęd, jakiś taki wewnętrzny napęd, ale też myślę, że nasza muzyka to nie jest tylko muzyka, to jest też słowo i to słowo w połączeniu z muzyką działa bardzo mocno na ludzi, dlatego bez ludzi byśmy tego nie mogli wszystkiego zrobić, bez wsparcia słuchaczy, naszych fanów, to byłoby niemożliwe, więc tu cały czas mamy ten napęd też od strony właśnie ludzi, którzy nas słuchają, którzy nas kochają, a my staramy się odwdzięczyć tym samym, no to znaczy naszą muzyką cały czas, dlatego cały czas nagrywamy, bo wiemy, że mamy dla kogo. I to jest bardzo ważne, że te piosenki nie idą do szuflady, tylko cały czas żyją w ludziach i to nie tylko właśnie muzyka Maleo Reggae Rockers, bo też w ciągu 5 lat zrobiliśmy mniej więcej 7 płyt. Projekty Panny Wyklęte. Najpierw Morowe Panny, Morowe to Panny, projekty tak. Niepodległościowo-historyczne. To jest właśnie pierwsze z Muzeum Powstania Warszawskiego. To była właśnie płyta Morowe Panny o kobietach, dziewczynach z czasów Powstania Warszawskiego. Potem już z Fundacją Niepodległości, kiedy spotkałem się z Przemysławem Omieczyńskim, wspaniałym człowiekiem, który mnie jakby podkręcił do tego, żeby iść dalej, nie? Żeby właśnie zrobić o Pannach Wyklętych, o tych dziewczynach, które walczyły po 1946 roku, po 1945 właściwie. Już o niepodległość Polski systemem komunistycznym. No i to zaowocowało płytą Panny Wyklęte. No ale potem poszliśmy jeszcze dalej, bo powstały Panny Wygnane. Wygnane 1 wolum i Wygnane wolum 2, bo to było o tych znowu kobietach, które po 1939 roku, tak jak moja babcia, trafiły do łagrów, do obozów przez całą cała Syberia właściwie, nie? I
A części z nich udało się wyrwać z tego piekła i z generałem Andersem przeszli z drugim korpusem cały szlak bojowy przez Monte Cassino aż do Szkocji. No tam zostali. Już jakby wojna się skończyła, a oni nie mogli wrócić do Polski, czego symbolem właśnie między innymi jest miś Wojtek, który to jest taką postacią niesamowicie kolorową, niesamowicie barwną. Małe piwko dla niedźwiedzia. Małe piwko dla niedźwiedzia, też nawet dwie piosenki były poświęcone misiowi Wojtkowi, a to jest postać, dla mnie jest to postać no, niesamowita, ale też właśnie symbol tego, że on skończył bardzo marnie, bo skończył w Edynburgu w zoo. Mhm. Dopiero wiele lat potem... Został mu nadany stopień. Ale nie, to już żeby mógł wejść na pokład Batorego, który z Afryki Północnej żołnierzy przewoził do Włoch, to musiał mieć stopień. To znaczy musiał być już żołnierzem. Więc dostał książeczkę wojskową, stopień kaprala i podwójny żołd, bo on już wtedy miał 2 metry i był olbrzymem, nie? Także na jednym żołdzie to on by tam nie wytrzymał. Nie? Dobrze, wróćmy do muzyki właśnie. No, to było właśnie, mówiliśmy o tych projektach historycznych. A ale jakie teraz są dalsze plany? No tak, no już jest kolejna rzecz. To była właśnie owoc mojej podróży do Aleppo. To jest płyta Nieśmiertelni, którą tutaj mamy. Płyta Nieśmiertelni to jest płyta cegiełka, którą jako wolontariusz już od ponad 10 lat, wolontariusz salezjańskiego wolontariatu misyjnego Młodzi Światu z Krakowa. No, działamy w różnych miejscach świata, bo tu się znalazła taka Afryka. Piosenka Aleppo. I tak. Tutaj mam taki problem, bo do tej piosenki powstał teledysk. Tak. Z naszego pobytu w Aleppo. Z pobytu. I tutaj, kiedy ogląda się początek tego teledysku, tej podróży, jedziecie autem i widać, że gdzieś w pobliżu dochodzi do pewnego wybuchu. No tak, czy to jest autentyczne, czy to było... Nie, to jest autentyczne, oczywiście. No i to tak nas przywitało Aleppo, a potem było jeszcze gorzej, bo my trafiliśmy na tak zwane zawieszenie broni, które jednak okazało się już po 2 dniach zaczęło być nieprzestrzegane, bo po stronie rebeliantów, no to tam było mnóstwo organizacji, mnóstwo różnych oddziałów, które się tak naprawdę nie słuchały temu głównemu dowództwu, więc bomby latały cały czas. No i to jest w ogóle niesamowite doświadczenie, bo to była wojna, nie? W XXI wiek, a tu się trafia dosłownie pod bomby. Poza strach, poza przypuszczam z tym strachem, tą niepewnością, tym bólem, którym musiał się pan tam zmierzyć, jakie były takie wewnętrzne przeżycia. No właśnie, to jest takie ciekawe, bo ja ostatnio wydałem książkę taką trochę biograficzną, trochę anegdotyczną i tytuł tej książki jest Urodzony, by się nie bać. I dlatego wiele ludzi mi się pyta, czy ty się nie boisz tak naprawdę? Ja mówię, nie, ja się boję, bo kiedy jechałem do Aleppo, to miałem Pietra. Natomiast właśnie cały pic polega na pokonywaniu tego lęku. Że ten lęk, żeby nami nie rządził, żeby ten lęk nie powodował, nie robił z nas właśnie ludzi, którzy tym lękiem się kierują, nie? Tylko żeby ten lęk pokonać i to nie samym sobą, nie swoją mocą, tylko ja biorę tę siłę z Boga, z Jezusa Chrystusa. Ta płyta i tu, kiedy już byliśmy w tym Aleppo, dla mnie to doświadczenie było takie, że ja spodziewałem się, że spotkam ludzi zniszczonych kompletnie wojną, takich no już zrezygnowanych kompletnie, beznadziejnych, nie? A tu spotkałem ludzi pełnych wiary, pełnych ducha, pełnych ofiarności, siły. Którzy nieśli siły takiej duchowej, której nam często tutaj brakuje w Europie szczególnie, no może w Polsce mniej, Polska jeszcze jest tą wyspą, nie? Ale też mimo wszystko to nie jest to tam jest prawdziwe chrześcijaństwo, tam ryzykuje się wiarą, bo często każdego dnia możecie spotkać taki wybór, że przychodzą do ciebie ludzie i dają ci wybór. Albo się wyrzekniesz, albo śmierć. Mhm. I oni
codziennie stają przed tymi dylematami. Dlatego to są ludzie naprawdę niesamowici. Ja myślałem, że my tam przywieziemy pomoc, że będziemy, a tak naprawdę ja dostałem o wiele więcej od nich, nie? Ta płyta jest płytą cegiełką. Na tej płycie występują tacy artyści jak Sebastian Karpiel-Bułecka, jak Natalia Niemen, jak bracia Golcowie, wielu innych. I to jest cegiełka właśnie, która jest wydana przez Salezjański Wolontariat Misyjny Młodzi Światu, Nieśmiertelni, dlatego mówimy, że to jest płyta o męczennikach. Ale w sposób taki, to są po prostu historie ludzi niesamowite. Artyści niesamowicie zrobili te słowa do tych piosenek, które stworzyliśmy razem z Malo Reggae Rockers. No i także zachęcam do kupna, bo oprócz fajnej muzyki można też wesprzeć dzieci z Aleppo i to jest naprawdę mogę to zaręczyć, że te pieniądze wsparcie, które trafiają na pewno pomoże tam funkcjonować i żyć. Tak. Jeszcze pytanie. Kiedy teraz i gdzie można zobaczyć zespół Maleo Reggae Rockers na koncertach? No to jest, my teraz gramy 20-lecie, więc będzie sporo koncertów. Trzeba wchodzić na stronę Maleo Reggae Rockers, na Facebooku najlepiej. Tam są najświeższe informacje, jakie koncerty. No tych koncertów jest dużo, bo w letniej porze mniej więcej około 40 koncertów, czyli mam nadzieję, że każdy będzie gdzieś mógł trafić blisko swojego miejsca. A potem jeszcze jesienią robimy już trasę klubową, ponad 20 koncertów i też tutaj taka ciekawostka, że 8 koncertów z nami zagra współjubilat, jakby, czyli zespół 2TM23, czyli zespół Tymoteusz, w którym grają tacy muzycy jak Lica, czyli Robert Friedrich, jak Tomek Budzyński. No i to już jest taka muzyka ostra, taka czadowa, rockowa, i więc 8 koncertów w większych miastach będziemy grali wspólne koncerty. Także myślę, że to będzie też gratka dla fanów. A co do jeszcze planów, to jeszcze w jednym zdaniu powiem, że kolejne panny robimy o kobietach w czasie Holokaustu, które ratowały. To już? Czy to jest taka premierowa zapowiedź? Premierowa zapowiedź, już muzyka jest zrobiona, już właściwie jest, płyta już jest na ukończeniu, na jesieni będzie premiera, dlatego że jest o właśnie Polkach, o heroizmie Polek ratujących Żydów, o Sendlerowej, ale nie tylko, o wielu innych bohaterkach. Na przykład, czy ktoś zna historię Jerzego i Cyli? Jerzy poznał Cylę, Żydówkę w Auschwitz. Zakochali się. On pracował, to był oficer AK. Pracował w pralni. Udało mu się wyrwać mundur SS-mański. W tym mundurze wyprowadził ją z obozu. W czasie wojny. Tak, w tym mundurze wyprowadził ją z obozu. I kiedy ruszył za nimi pościg, on postanowił, żeby oni się rozdzielili. Żeby jedno przynajmniej się uratowało. No i spotkali się w 2004 roku, po 70 paru latach. No więc on już założył swoją rodzinę, a oboje myśleli, że ta druga strona nie żyje, nie? Także takich historii było mnóstwo. Dobre zakończenie. No. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Naszym gościem był Darek Maleo Malejonek, wokalista i lider zespołu Maleo Reggae Rockers. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.